Patriarcha Bartłomiej choruje na COVID-19. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zakaził się koronawirusem. Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I zakaził się koronawirusem i ma łagodne objawy choroby, podał w sobotę rosyjski dziennik, Kommersant, powołując się na służby prasowe patriarchatu. Przekazały one, że stan 81-letniego duchownego jest dobry. Bartłomiej I w ostatnich dniach brał udział w spotkaniach publicznych. Wystąpił m.in. na spotkaniu z okazji 30-lecia piastowania godności patriarchy. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, Bartłomiej I wezwał wszystkich, by stosowali się do zaleceń lekarzy i zaszczepili się przeciw COVID-19 z korzyścią dla siebie i całego społeczeństwa. Duchowny został poddany ogólnemu badaniu w głównym szpitalu w Stambule. Sam patriarcha był zaszczepiony, a w listopadzie przeszedł operację serca. Ekumeniczny patriarchat prawosławny z siedzibą w Stambule zajmuje miejsce honorowe wśród autokefalicznych kościołów prawosławnych, ale nie ma jurysdykcji nad ich zwierzchnikami. Większość tych kościołów rządzi się bowiem za pośrednictwem własnych patriarchatów, a Bartłomiej I jest. Pierwszym wśród równych, w gronie patriarchów, ekumeniczny powszechny patriarcha Konstantynopola pośredniczy natomiast w sporach między kościołami i występuje z inicjatywami o znaczeniu ogólnoprawosławnym.